Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Przywódca Chin Xi Jinping pierwszy raz od 5 lat z wizytą w Europie. Dlaczego wybrał Francję, Serbię i Węgry? Czy prezydentowi Macronowi udało się wyciszyć spory handlowe Pekinu z Unią? Czy Chiny zmienią stanowisko w sprawie wojny z Ukrainą? I czy Węgry będą największym sojusznikiem Chin w Europie, a Europa, czy ona także potrzebuje chińskich inwestycji? W Katalonii wybory regionalne. Czy marzenie o oderwaniu od Hiszpanii odchodzi do historii? Trwa tragedia humanitarna Gazy i dramat izraelskich zakładników porwanych przez Hamas. Czy istnieją realne możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności winnych zbrodni wojennych? W Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Omanie ogromne powodzie. Czy za skrajne zjawiska pogodowe odpowiadają zmiany klimatu, czy może ludzka niekompetencja? Na 60. wystawie sztuki w Wenecji reprezentująca Polskę ukraińska grupa artystyczna zadaje pytanie: jak brzmi dźwięk wojny? A także kim był Bernard Pivot? O tym wszystkim w raporcie o stanie świata 11 maja 2024 roku. Raport o stanie świata to program dla wszystkich zainteresowanych światem i ludźmi. Otwarty do słuchania za darmo dzięki wsparciu finansowemu, którego udzielają nam słuchacze. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję, a jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę i możliwości finansowe dołączyć do grona patronów raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej wesprzeć raport. Marcin Żyła jest wydawcą programu, Chris Wawrzak realizuje dźwięk. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. To był chiński tydzień w Europie, przynajmniej w jej części, i to części skrupulatnie dobranej. Prezydent Xi Jinping odwiedził Francję, Serbię i Węgry, czyli jeden kraj, który z Chinami łączą dwuznaczne relacje, oraz dwóch zapewne największych swoich sojuszników w Europie, Rosji nie licząc. Rozmowy we Francji pełne były gestów i symboli, czasem lekko skrywanych, natomiast w Belgradzie i Budapeszcie królowała otwarta przyjaźń. Pierwszy raz od 5 lat przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej odwiedził Europę. Co wynika z tej wizyty? Co zapowiada w relacjach Starego Kontynentu z najbardziej ekspansywnym mocarstwem naszych czasów? O tym porozmawiam z profesorem Bogdanem Góralczykiem, sinologiem, ale także hungarystą z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zacznijmy od tej wizyty w Paryżu. Prezydent Macron zabrał przewodniczącego również w Pireneje, żeby mu pokazać dom, w którym spędzał wakacje z babcią. Jeszcze mógłbym dodać, że przekazał mu w prezencie parę butelek koniaku, co mogłoby sugerować, że to nie była najbardziej chyba treściwa wizyta. Nie wiem, czy się pan zgodzi. Mogłoby tak sugerować, ale nie musi. Czy to były ważne rozmowy? Rozmowy były ważne, ponieważ jedynym tak naprawdę rezultatem dyplomatycznym jest wspólne oświadczenie francusko-chińskie dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodzie, dotyczące Gazy i próba też oddziaływania na tamtejsze podmioty, żeby nie było eskalacji, czyli na Izrael i Iran. I w tym sensie to jest osiągnięcie dyplomatyczne. W wymiarze gospodarczym rzeczywiście wizyta jest bardzo rozczarowująca, bo poza tymi koniakami i chińskimi książkami, to znaczy tłumaczeniami literatury francuskiej na chiński, to niewiele tam osiągnięto. Spodziewano się, że będzie jakiś nowy duży kontrakt na Airbusy. Nie było czegoś takiego. Natomiast rozmowy we Francji były też trójstronne, to znaczy w jej części uczestniczyła pani też Ursula von der Leyen, która wydała komunikat po tych rozmowach i wynika z niego, że w kwestii najważniejszej dla partnerów europejskich, jakim jest niebezpieczeństwo, groźba czy widmo nowej wojny handlowej, tym razem o chińskie samochody elektryczne, że to niestety nie zostało odsunięte, podobnie jak było zupełnie niedawno temu, kiedy w Pekinie przebywał kanclerz Olaf Scholz.
Czyli nad nami, jak przed 15 laty grozi, wtedy to były fotowoltaika, baterie solarne, a dzisiaj nam grozi wojna handlowa Chiny, Unia Europejska, czy Europa szerzej rozumiana, jeśli chodzi o samochody elektryczne, baterie do tych samochodów. I chyba turbiny wiatrowe również. Częściowo turbiny wiatrowe, ale głównie samochody elektryczne są tutaj kluczowe w tym momencie. Czyli gospodarczo nie tyle. I jest jeszcze jedna rzecz z rozmów we Francji istotna. Niedawno zupełnie tuż obok kanclerza Scholza w Pekinie przebywał Antony Blinken, szef dyplomacji amerykańskiej. I bardzo mocno tam forsował tezę, żeby Chiny nie dostarczały broni ani sprzętu podwójnego użytkowania, czyli do celów wojskowych i cywilnych, dla Rosji. No i teraz Xi Jinping po rozmowach z Macronem stwierdził, że Chiny w czasie trwania wojny na terenach, na obszarach Ukrainy takiego sprzętu, to znaczy broni, nie będą dostarczały, czy sprzęt podwójnego użytku, to już nie zostało dopowiedziane. I jest jeszcze jeden bardzo ważny element, mianowicie taki, że już wiemy, iż 15 i 16 czerwca Szwajcarzy organizują pierwszy szczyt, taką konferencję pokojową. Nie wiadomo, czy ona pokój przyniesie dla Ukrainy, ale Chiny zostały do tego doproszone. I popiera ten udział Chińczyków również prezydent Wołodymyr Zełenski. Można się domyślać, że Chińczycy chcą brać udział w podziale tortu, jakim będzie kiedyś, bo kiedy to nie wiadomo, odbudowa Ukrainy po tych straszliwych zniszczeniach. Jednym słowem, jeśli chodzi o dyplomację, nie było źle. Jeśli chodzi o gospodarkę, strony pozostały przy swoich stanowiskach i trzeba będzie spotykać się po raz kolejny. Pan mówi o różnicach pomiędzy Europą a Chinami w sprawie wojny i o tym doproszeniu na konferencję szwajcarską, no ale prezydent Putin za chwilę będzie w Pekinie, prawdopodobnie jeszcze w maju przyjedzie, więc to... To już mamy datę, 15 maja przylatuje, czyli Xi Jinping wraca teraz na weekend do Pekinu, a po tygodniu już będzie Putin. No właśnie, ale to chyba wskazuje jednak na to, że to, co się wydarzyło w Paryżu, to nie jest w żaden sposób pójście na rękę czy wyjście naprzeciw tym postulatom europejskim. Po prostu Chiny rozgrywają w dalszym ciągu swoją grę, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie i tutaj nie ma żadnego ruchu ani w lewo, ani w prawo, ani w przód, ani do tyłu. Znaczy, że Chiny rozgrywają swoją grę, to nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast mi się wydaje, że Putin jedzie po to, żeby próbować uzgodnić stanowisko chińskie i rosyjskie w kwestii ukraińskiej, bo rosyjskie jest dotychczas znane i ono jest nie do przyjęcia dla Ukraińców. No i strony zachodniej. W tym sensie zobaczymy, czy te rozmowy i Blinkena, i Scholza, i z Macronem, no bo Belgrad i Budapeszt to inne rozdanie, czy one coś przyniosły, czy nie. W najbliższe tygodnie będą rozstrzykały, co my tak naprawdę po stronie zachodniej ugraliśmy. Czy znacząca pańskim zdaniem była nieobecność kanclerza Scholza u boku Macrona? No bo wspomniał pan, i rzeczywiście była pani Ursula von der Leyen, niewiele to dało, ale zwykle, a może... Może niezwykle, no ale w każdym razie oczekiwano, że Scholz być może obok Macrona się pojawi. To jest znaczące, że go nie było? Przed 5 laty było spotkanie trójki po naszej stronie. Wtedy był Jean-Claude Juncker jako przewodniczący komisji, jeszcze pani Merkel i Macron. Tym razem Scholza Macron doprosił, ale Scholz wykpił się, że niedawno był w Chinach i nie chciał rozmawiać, ale wydaje się, że tutaj przemysł samochodowy niemiecki ma tak dużo do stracenia na rynku chińskim, że Niemcy chcieli po prostu rozmawiać z Chińczykami odrębnie. No i to nie jest najlepszy dowód naszej europejskiej solidarności. A Chińczycy chętnie rozmawiają ze wszystkimi bilateralnie, szczególnie z Emmanuelem Macron, który przecież niedawno miał takie
bardzo kluczowe, kolejne po 7 latach wystąpienie w Sorbonie, a potem jeszcze nie mniej głośny wywiad dla tygodnika The Economist, gdzie mówi o strategicznej suwerenności. Niewątpliwie Chiny chciałyby wbić klina między Europę a Stany Zjednoczone, no bo przecież ten sojusz się zacieśnił w wyniku rosyjskiej pełnoskalowej agresji na tereny, na obszary Ukrainy. I teraz Chińczycy niechętnie na to patrzą, próbują wyłuskać i wydaje im się, że Macron, który najbardziej głośni te suwerenistyczne hasła tej samodzielności czy suwerenności europejskiej, są dla niego, dla Chińczyków, Francuzi dobrym partnerem, ale co się z tego wyłoni, jeszcze jest trudno powiedzieć. No właśnie, być może warto wspomnieć przy tej okazji, że Macron ma na koncie takie flirty z Chińczykami i z samym Xi Jinpingiem, prawda? W ubiegłym roku w Pekinie, jak mówił o tym, że Europa nie powinna ślepo iść za Ameryką w kwestiach, które jej nie dotyczą, no i tutaj wiadomo, że chodziło o Tajwan. Ja jeszcze wracając do sprawy Scholza, znaczenie pańskim zdaniem miała ta afera szpiegowska? 4 osoby podejrzane, w tym bliski współpracownik kandydata na posła do Parlamentu Europejskiego z AfD, są podejrzane o szpiegostwo na rzecz Chin, zresztą nie tylko w Niemczech to ma miejsce, w Wielkiej Brytanii 2 osoby zostały aresztowane, regularnie do tego dochodzi w Belgii, w Holandii. To, co widzimy, to jest wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o działalność szpiegowską Chin? No niestety wygląda na to, że tak jest i że tutaj się nic nie zmieni, bo my mamy tylko rozejm albo zawieszenie broni w konflikcie najważniejszym Stany Zjednoczone-Chiny na czas kampanii amerykańskiej, a po wyborze prezydenta w Stanach Zjednoczonych rozpocznie się na nowo i wtedy trzeba będzie podejmować kolejne ważne decyzje. Wizerunek Chin po pandemii i po rosyjskiej agresji bardzo się pogorszył, pokazują to wszelkie możliwe sondaże, głównie w świecie zachodnim. I Xi Jinping niewątpliwie próbował naprawiać ten wizerunek, ale wydaje się, że ogromnych sukcesów pod tym względem może poza Serbią nie osiągną. No właśnie, to przejdźmy do wizytu sojuszników, Serbia i Węgry. Proszę nie używać terminu sojusznicy. Chińczycy nie mają sojuszników, nie zawierają sojuszy, podkreślają to mocno. Mają tak na papierze jedynego sojusznika, to jeszcze jest Korea Północna, to się wiąże z klanem Kimów. Natomiast nadają poszczególnym państwom różne znamiona strategicznego partnerstwa, rozwiniętego strategicznego partnerstwa. Takie nadano teraz Węgrom, takie już ma Polska, a na niektórym jak Rosji nadaje się strategiczne partnerstwo rozwinięte na wszystkie pory roku, a Serbii to w ogóle włączono ją do koncepcji najnowszych Xi Jinpinga, żeby wraz z nią budować społeczeństwo przyszłości nowej ery, bo to jest koncepcja Xi Jinpinga, która, jak ją rozebrać na czynniki pierwsze, jest niczym innym jak próbą sformułowania chińskiego nowego ładu z Chinami w roli głównego aktora, głównego rozgrywającego na światowej scenie. I Serbię w to włączono. No właśnie, jaką rolę takie kraje jak Serbia i Węgry mają w tych planach odgrywać? Jeśli chodzi o Serbię, to chodzi o Bałkany. Serbia jest konsekwentnie przy Chinach. My mamy bardzo duży, głęboki podział, co najmniej od 2014 roku, od aneksji Krymu, podział państw naszego regionu w stosunku do Chin. Niektóre, jak państwa bałtyckie, jak Polska, Rumunia, kierują się racjami polityki bezpieczeństwa. Natomiast takie państwa jak Serbia, jak Węgry, jak Grecja kierują się nadal racjami polityki handlowej, biznesowej, ekonomicznej. I Serbia jest teraz, wydany został na zakończenie tych rozmów i tej wizyty, 5-punktowy komunikat, z którego wynika, że będą bezpośrednie połączenia Belgradu z Szanghajem, że będą specjalne stypendia dla studentów i naukowców serbskich na terenie Chin, no i że Serbia zostanie
została włączona do tej koncepcji Xi Jinpinga budowy społeczeństwa przyszłości nowej ery. Czyli Serbię traktuje się jako najważniejszego partnera na Bałkanach, a ponieważ Bałkany zawsze były miękkim podbrzuszem Europy, więc Chiny trzymają tam rękę na pulsie i jest to głównie ręka ekonomiczna. Serbowie to kupują wyraźnie również podczas tej wizyty, ale powinni mieć dzwonek alarmowy z pobliskiej Czarnogóry, gdzie Chińczycy ze swoich funduszy budowali wielką autostradę, no i skończyło się wielkim zadłużeniem tego maleńkiego państwa i trzeba było potem szukać środków unijnych, więc z Chinami trzeba ostrożnie, bo po prostu potencjały są tak potwornie rozbieżne, że trzeba po prostu z nimi bardzo uważać, nawiązując relacje. No, wygląda na to, że ani Serbia, ani zwłaszcza Węgry nie mają takich przeciwwskazań, czy takich jakichś instynktów samozachowawczych, jeśli chodzi o stosunki. Już bym nie powiedział, że Węgry, panie redaktorze. Ja wróciłem właśnie przed chwilą dosłownie z Węgier. Tam jest nowy fenomen, o którym chętnie z panem kiedyś przy innej okazji porozmawiam, o nazwie Peter Modior. Viktor Orban po raz pierwszy zdaje się, że ma alternatywę i prawdziwe wyzwanie polityczne na scenie wewnętrznej. I to nie Węgry, tylko Viktor Orban prowadzi to konsekwentnie politykę tak zwanego otwarcia na wschód, to nawet jego strategia, która zaprowadziła go w ramiona i Putina, i Xi Jinpinga, ale też Recepa Tayyipa Erdoana. Węgry włączyły się do narodów turańskich, a szukają partnerów też w Azerbejdżanie czy Kazachstanie. Pod tym względem sytuacja jest inna. To Viktor Orban, prowadząc tę swoją strategię, sprowadza coraz więcej chińskich kapitałów. Podczas tej wizyty podpisano, jak się podaje, 18 różnych porozumień dwustronnych. Nie podano dokładnie jakich, ale wiadomo, że Chińczycy otworzą już drugą montownię samochodów elektrycznych na terenie Węgier. Najpierw to jest, już jest ta montownia budowana pod Szegedem firmy BYD. To jest największa firma na świecie produkująca samochody elektryczne. A teraz pod Pécsem, innym miastem węgierskim, ma być budowana druga montownia samochodów Geely. To jest marka Volvo między innymi. A równocześnie pod Debreczynem, i to są wszystko inwestycje za kilka miliardów euro, pod Debreczynem jest budowana największa w Europie chińska fabryka samochodów elektrycznych, co wzbudza ogromne niezadowolenie tamtejszej społeczności, mieszkańców tego miasta, bo to jest ogromne zagrożenie dla ich ekosystemu, no i nawet prosi, że nie będzie dostępu do wody, bo tyle ta fabryka wody może zużywać. Innymi słowy, inwestowania chińskiego na terenie Węgier wzbudzają już pewne niesnaski, wzbudzają już pewne protesty. No i trzeba się przyglądać, bo najbliższy miesiąc na Węgrzech, tam są 9 czerwca wybory i samorządowe, i europejskie. Fidesz Orbana liczył, że sam przez ten zabieg, przez tę nowelizację wygra, a może być tak, że wygra zupełnie ktoś inny i przeciwny Fideszowi, co jest ciekawostką samą w sobie. A czy jeżeli Modior by wygrał, czy opozycja jeżeli by wygrała, to polityka Węgier wobec Chin by się zmieniła? Na pewno by się zmieniła. Peter Modior udzielił nawet już wywiadu i polskiemu dziennikowi Rzeczpospolita. Z tych wywiadów, które dotychczas udzielił na Węgrzech i z tego dla polskiej gazety, jednoznacznie wynika, że zamierza wracać do głównego nurtu europejskiego. On był prawie 8 lat dyplomatą w Brukseli, więc jest nasiąknięty tym, co w Europie duszy gra i jednoznacznie wskazuje, że będzie wracał i do sojuszu NATO, i do Unii Europejskiej i będzie prowadził politykę prozachodnią, a nie prowschodnią, jak Viktor Orban. No problem w tym, że jak pan sugeruje, niekoniecznie musi wygrać te wybory. No jeszcze Viktor Orban nie przegrał, a Peter Modior jeszcze nie wygrał, ale mamy sytuację jednak nową i warto to niewątpliwie śledzić, bo jest to coś, czego od kilku lat na Węgrzech nie widzieliśmy.
Bardzo dziękuję. Profesor Bogdan Guralczyk, sinolog i hungarysta z Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Prawie 7 lat po największym kryzysie konstytucyjnym demokratycznej Hiszpanii, w tę niedzielę Katalonia znowu stanie się centrum politycznym kraju. W 2017 roku policja rozbijała demonstracje nacjonalistów i gnębiła polityków domagających się niepodległości Katalonii. W tym tygodniu takich scen raczej nie należy się spodziewać, ale głosowanie w wyborach do zgromadzenia, czyli parlamentu Katalonii, wywołuje ogromne emocje. Będzie ono testem dla premiera Pedro Sancheza, którego rząd zależy od poparcia 7 posłów separatystycznej partii katalońskiej Junts. To jej lider, Carles Puigdemont, był przyczyną całego zamieszania w 2017 roku, kiedy ogłosił niepodległość Katalonii. Deklaracja, co prawda, została natychmiast przez niego zawieszona, ale szkód nie dało się odwrócić. Puigdemont uciekł wówczas z Hiszpanii w obawie przed aresztowaniem, początkowo do Belgii. Obecnie mieszka w Perpignan we Francji, zaledwie 30 km od granicy, i stamtąd prowadzi kampanię, bo ma nadzieję na powrót do władzy. Jest z nami Matteo Mazzini, dziennikarz związany z polityką i Gazetą Wyborczą. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Historia zupełnie nieprzystająca do realiów demokratycznego państwa w Europie, które, jeszcze dodajmy, dyskryminację na tle politycznym, czy osadzanie ludzi w więzieniu, czy bicie za poglądy, za wyrażanie ich na ulicy, praktykowało dawno temu i pewnie gdzieś skończyło w 70-tych latach. Tymczasem ten 17 rok to był szok ogromny. Jak otrząsa się z niego, albo może czy w ogóle się otrząsa ruch separatystyczny w Katalonii? Czy przez te ostatnie 7 lat się otrząsnął z tego szoku? Myślę, że pytanie tak naprawdę dotyczy tego, co rozumiemy pod hasłem otrząsania się, dlatego że jeżeli zobaczymy, co w tej chwili mówi Puigdemont przed tymi weekendowymi wyborami, no to jego ton jest znacznie mniej koncyliacyjny niż to, co mówił jeszcze w 2017 roku, a pamiętamy, jak się to październikowe referendum skończyło, bo to nie był tylko kryzys konstytucyjny i to nie było tylko trzęsienie ziemi dla samej sceny politycznej, no ale to też przede wszystkim były gigantyczne zamieszki, to była blokada lotniska w Barcelonie, to były wielkie zniszczenia w przestrzeni publicznej i to był taki moment naprawdę bardzo dużej niestabilności również społecznej czy w zakresie bezpieczeństwa publicznego. No w tej chwili trudno wierzyć w to, że ruch separatystyczny w Katalonii jest aż tak silny, jak był wtedy. To pokazały trochę te ubiegłoroczne wybory parlamentarne, gdzie w głosowaniu do parlamentu w Madrycie mimo wszystko na poziomie katalońskim te partie ogólnonarodowe, zwłaszcza socjaliści, poradzili sobie lepiej niż się spodziewano. Natomiast sam Puigdemont, który prowadzi kampanię z zagranicy, bo cały czas przecież nie wrócił do Hiszpanii, mówi wprost, ja sobie tutaj też wynotowałem przed audycją taki cytat: nie damy Hiszpanii drugiej szansy. To znaczy, że on po pierwsze już teraz się nie postrzega jako polityk hiszpański, tylko całkowicie kataloński, i mówi: będziemy próbować dążyć w jakiś sposób do niepodległości, nie będziemy o tym rozmawiać z Madrytem. Więc to jest bardzo ostro postawiona retoryka. No, problem oczywiście polega na tym, że jeszcze musi wygrać te wybory. Nie wygląda na to, żeby on i jego partia mogła te wybory wygrać. Zresztą nie wygląda na to, żeby jakakolwiek partia katalońska mogła sformować samodzielnie rząd. Sondaże wskazują, że prawdopodobnie wygra partia socjalistyczna, co chyba byłoby jak na Katalonię dużym przełomem i potwierdzeniem tej polityki, którą w ostatnich miesiącach prowadził Sanchez. W pewnym sensie tak, natomiast tutaj jest chyba potrzeba zrobienia takiego małego przypisu, jeśli chodzi o te liczby i sondaże, bo rzeczywiście, ja sprawdzałem najnowsze sondaże przed tym weekendowym głosowaniem, to wynika z nich, projekcja jest taka, że socjaliści dostaną 40 mandatów, natomiast Junts może liczyć mniej więcej na 34-35, a jeszcze druga formacja, o której powinniśmy tutaj wspomnieć, też proniepodległościowa, ale lewicowa, czyli ta lewica republikańska, ma mieć koło 24-25. Prawdopodobnie to będzie za mało, żeby nawet te dwie pro-niepodległościowe formacje w jednej koalicji były w stanie rządzić. Natomiast myślę, że ważne jest, żeby podkreślić, że aż 40% głosujących w Katalonii jest cały czas niezdecydowanych. W związku z tym to naprawdę jeszcze może w różne strony się przechylić, ale tak, myślę, że warto słuchać też tego, co mówią socjaliści, no bo oni w tej chwili są pierwsi w sondażach i rzeczywiście najważniejsi socjalistyczni politycy w Katalonii mówią wprost:
my musimy się skoncentrować na gospodarce, bo zaniechania i te awantury polityczne ruchu separatystycznego przez ostatnie plus minus 10 lat kosztowały nas, jako region Katalonię, bardzo dużo w kwestii gospodarczej, pewnej zapaści czy takiego zapóźnienia i to jest ten kazus socjalistyczny. Musimy nadganiać nad Madrytem, a nie, czy za Madrytem, a nie koncentrować się na kwestiach niepodległościowych. Dodajmy, że kiedy mówimy o partii socjalistycznej w Katalonii, to mówimy o tej całościowej partii socjalistycznej w Hiszpanii, prawda? Którą kieruje Pedro Sánchez, obecny premier, który utrzymał władzę. Wspomniał pan o tej republikańskiej lewicy katalońskiej. To jest ta separatystyczna, też lewicowa, ale trochę bardziej umiarkowana niż Puigdemont, który jest w gruncie rzeczy centroprawicowcem, można powiedzieć. I on jest jakby odpowiedzią z tej prawej strony ruchu separatystycznego na to, co robi ta lewicowa, republikańska partia Katalonii. Ja chciałem jeszcze przy socjalistach przez moment zostać, bo niedawno mieliśmy też wybory w kraju Basków i one pokazały, że socjaliści są w stanie rządzić czy włączyć się do rządu o silnych tradycjach separatystycznych. I tutaj Sánchez i jego przedstawiciele w Katalonii mają takie marzenie, żeby w Katalonii powstało mniej więcej coś takiego właśnie, jakiś tam rząd koalicyjny z udziałem, silnym udziałem socjalistów, czy nawet pod kierunkiem socjalistów? Nie wiem, czy Sánchez ma jakiekolwiek marzenia co do Katalonii, czy też kraju Basków inne niż pragmatyczne, bo partia socjalistyczna będzie mimo wszystko się kierować logiką polityki ogólnokrajowej w tych wyborach. I tak samo się też kierowała logiką w kraju Basków, o którym słusznie, że wspominamy, bo to jest troszkę inny symptom tej samej choroby, która trawi hiszpańską politykę w tej chwili. Mianowicie, no oczywiście jest prawdopodobne, że socjaliści, ci ogólnokrajowi z PSOE byliby w stanie dojść do porozumienia na przykład właśnie z lewicą republikańską, bo prawda, ona jest znacznie bardziej umiarkowana niż Junts i Puigdemont. No ale w kraju Basków też mamy dwa ugrupowania, które są mniej lub bardziej jakieś niepodległościowe, bo mamy PNV, czyli to Partido Nacional Vasco, no i jest Echa Bildu, tak? Czyli jakiś taki polityczny pogrobowiec ety w pewnym sensie. No i proszę zobaczyć, co to nam mówi w ogóle o polityce ogólnokrajowej hiszpańskiej, takiego lotu ptaka, no bo Sánchez, wszyscy wiemy, jakie gigantyczne problemy miał z tym, żeby zawiązać większość w parlamencie w Madrycie i jak bardzo musiał kupczyć, zwłaszcza te małe, czasami nawet planktonowe partie regionalne. I ta jego koalicja naprawdę wisi na poparciu takich malutkich ugrupowań, które mogą go w każdej chwili zaszantażować. No, w kraju Basków miał taki problem, że Bildu go poparło w jakimś stopniu na ogólnokrajowym podwórku, no ale tutaj już będą w opozycji. No i teraz pytanie, co zrobi Puigdemont, jeżeli na przykład przegra w Katalonii, czy on tutaj nie będzie wysuwał kolejnych żądań, chociaż szczerze mówiąc nie wiem, co no, jeszcze by mógł... On powiedział, co zrobi. On powiedział, że się wycofa, jak przegra. Powiedział, że w momencie, kiedy przegra, to będzie koniec jego drogi. Zresztą to jest pytanie o jego w ogóle przyszłość i o to doświadczenie, bo to jest człowiek. To brzmi totalnie jak polityczne science fiction. To znaczy człowiek z demokratycznego państwa ucieka w obawie przed aresztowaniem z Hiszpanii do Belgii, prawda? W tamtym czasie to wyglądało nieco absurdalnie. No, azylu politycznego w Belgii szuka, o co tu chodzi. Skończyło się tym, że on rzeczywiście przez te 7 lat do Hiszpanii nie wrócił, teraz wraca, ale on może zostać aresztowany w momencie, kiedy wróci, prawda? Oczywiście, że może i myślę, że jeżeli uznajemy, że kuriozalne było to, że on uciekł do Belgii, no to myślę, jeszcze bardziej kuriozalnym obrazkiem było to, co się działo w ubiegłym roku w miesiącach letnich, kiedy Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, czyli jego wicepremierka, pielgrzymowali do Belgii, do Puigdemonta, żeby go prosić o poparcie rząd w parlamencie krajowym, tak? Czyli nie dość, że którego udzielił w zamian za amnestię. Za amnestię, tak? Za tą kontrowersyjną ustawę amnestyjną, która, i myślę, to też szybciutko podkreślę, która wzbudzała kontrowersję nie tylko w samej Hiszpanii, ale też Komisja Europejska bardzo była zaniepokojona, bo tam są takie zapisy, które stawiają organy polityczne, czy wybierane w wyborach, nad organami wymiaru sprawiedliwości, co my w Polsce akurat doskonale wiemy, co to znaczy. To jest po prostu upolitycznienie sądów i łamanie w jakimś sensie pryncypiów praworządności unijnej. Co zrobił Sánchez po to, żeby utrzymać się u władzy? Tak, bo w przeciwnym razie nie zawiązałby rządów, nie zawiązałby koalicji. No i myślę, że w momencie, w którym coś się wydarzy, no bo co, w którą stronę się ta wajcha przechyli w Katalonii i bez względu na to, co się stanie, no to Sánchez będzie miał problemy, które są troszeczkę takim grzechem założycielskim tej koalicji, że on po prostu powiązał ze sobą siły, które mają niewiele wspólnego, które
które funkcjonują razem dlatego, że on każdemu z nich coś dał, no ale zaraz ta jego kieszeń będzie pusta, nie ma rzeczywiście już za bardzo co zaoferować, no bo jeżeli rzeczywiście założymy, że Puigdemont przegra albo nie wygra, cokolwiek miałoby to znaczyć, i on wycofa swoje poparcie na poziomie ogólnokrajowym, no to nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której Sanchez się po prostu poddaje, tylko pewnie zaczyna znowu negocjować. I pytanie, co jest jeszcze w stanie mu zaoferować poza tą amnestią i czy to naprawdę już nie będzie taki moment, kiedy przysłowiowo ogon nie zacznie machać psem. Czy to rzeczywiście nie jest tak, że ci socjaliści katalońscy mają rację, że ten etap bardzo ostrej presji na rząd centralny w celu uzyskania czy wyrwania niepodległości, albo przynajmniej referendum, które będzie uznane przez Madryt, że ten etap kończy się wraz z tymi wyborami, jeżeli Puigdemont nie zostałby prezydentem Katalonii na koniec całego procesu? Na pewno ten rozdział się kończy, ale trudno w tej chwili wyrokować, jaki będzie ten następny rozdział, bo też pamiętajmy, tam jest kilka różnych jeszcze wątków pobocznych, które no w tej chwili się wydają poboczne, ale wtedy odgrywały dużą rolę, jak chociażby ta domniemana, czy ta oferowana rosyjska pomoc dla ruchów separatystycznych w Katalonii. Tam się przewijały takie kwoty, już teraz z tego co pamiętam, 10 chyba miliardów euro na start dla Katalonii, jeżeli oni mieliby się odłączyć od reszty Hiszpanii, oferowane przez różne tam prokremlowskie siły. To Wall Street Journal i Washington Post niezależnie od siebie pisały. I myślę, że socjaliści mają rację w takim znaczeniu, że te nastroje społeczne już na pewno nie są takie rozgorączkowane, jak były w 2017 roku. Szanse na to, żeby zbudować taką koalicję awanturniczą, tak ją nazwę, jaką miał do dyspozycji Puigdemont w 2017 roku, myślę, że są minimalne w tej chwili. No ale z drugiej strony teraz mamy dużo większą szansę na kryzys ogólnokrajowy, no bo jeżeli tutaj znowu zacznie trzeszczeć pomiędzy Puigdemontem a Sanchezem, jeszcze do tego ktoś się dołoży, no to ciężko myśleć o tym, że Hiszpania będzie krajem stabilnym. I teraz też szybciutko tego napomknę, że jest jeszcze widmo powrotu do rozgrywki politycznej Vox, bo pamiętajmy, że Vox, czyli ta partia skrajnie prawicowa, ona się zbudowała na początku niemal w całości na sprzeciwie do separatyzmu katalońskiego, bo Santiago Abascal, czyli lider Vox, wtedy mówił, dla nas nieprzekraczalną czerwoną linią jest integralność terytorialna państwa hiszpańskiego. Więc jeżeli teraz wróci dyskurs kataloński, to może znowu napompować poparcie dla Vox. Jeszcze słowo na temat Katalończyków, bo te marzenia o niepodległości, jak rozmawiamy o tych takich narodach europejskich, które próbują się wybić na niepodległość, czy to jest rozmowa o Szkotach, czy o choćby Katalończykach, czy o Baskach, to za każdym razem pojawia się taka idealistyczna wizja, w ramach której jest taki niedźwiedź, który próbuje powstrzymać te narody, które wyrywają się na niepodległość. No w Szkocji widzimy, jak to się odbywa, to za każdym razem podczas jakiegokolwiek referendum, czy liczenia głosów wychodzi na to, że jednak nie ma takiej siły, która społecznej, która by oderwała Szkocję od Zjednoczonego Królestwa. Czy my w Katalonii widzimy rzeczywiście apetyt na niepodległość w tej chwili? Na pewno nie taki, jaki był jeszcze, myślę, 10 czy 8 lat temu, dlatego że w tej chwili rzeczywiście, i to pokazują też te wybory kolejne i regionalne i ogólnokrajowe, których przecież w Hiszpanii nie brakuje, bo tam dość często się głosuje ostatnio, że mieszkańcy Katalonii raczej patrzą na siebie jako na mieszkańców Hiszpanii, jako na ludzi, którzy z tymi hiszpańskimi też problemami się zmagają. I myślę, że zwłaszcza w tym młodszym pokoleniu ten apetyt na niepodległość jest mniejszy, dlatego że jest potrzeba multilateralizmu. Jest potrzeba też tego, że musimy mieć partnera instytucjonalnego, który nam pomoże rozwiązać te takie palące problemy. No sami sobie z suszą nie poradzimy, sami sobie z kwestią migracyjną nie poradzimy i trochę wyrywanie się przed szereg teraz jest kontrproduktywne. Myślę, że socjaliści to wiedzą i oni będą grać na tych nastrojach, też nakazu się znowu gospodarczym. Natomiast Puigdemont będzie próbował zbudować taki argument tożsamościowy, ale Ale te sprawy gospodarcze też pewnie mu będą drogie, na przykład umorzenie długu, który Katalonia ma wobec rządu hiszpańskiego. No i on to częściowo już wynegocjował w tej umowie amnestyjnej, bo tam jest bardzo dużo takich zapisów pod tytułem lepsze rozliczenia podatkowe albo inwestycje infrastrukturalne, to ciężko jest dwa razy strzelać z tej samej broni, kiedy się ma jeden nabój. Więc myślę, że czy to będzie skuteczne? Szczerze wątpię. Natomiast, no tak jak mówię, 40% według niektórych sondaży wciąż jest niezdecydowanych, więc to jeszcze różnie może się zakończyć. Matteo Mazzini, dziennikarz związany z polityką i Gazetą Wyborczą, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.
Za chwilę będziemy w Wenecji, choć nie na karnawale, ale najpierw świat z boku. Czy telewizja i kultura mogą iść w parze? Na to pytanie odpowiada dziś Grzegorz Dobiecki, nasz boczny obserwator. Po drugim litrze wina stary świntuch Charles Bukowski stracił zainteresowanie dyskusją. Bardziej pociągało go kolano siedzącej obok młodej autorki. Bukowski, bo cię strzelę w pysk, ostrzegł Kawana, ten od Harakiri i Charlie Hebdo. Amerykanin coś zabełkotał i zsunął się z fotela prosto w ręce panów z techniki, którzy wyprowadzili go ze studia. Ale nie z powodu takich ekscesów. Francuski program Apostrof przeszedł do historii powszechnej telewizji. Moc oddziaływania zawdzięczał klimatowi kawiarni literackiej, którą znakomici goście odwiedzali, tak jakby w knajpce za rogiem zajmowali stolik tuż obok waszego. Z ich słów, z dymu papierosów, brzęku kieliszków i szelestu kartek wyłaniał się jedyny w swoim rodzaju raport o książkach i ich autorach. Nabokov, Kundera, Le Clézio, Eco, Modiano, Arthur Miller, Marguerite Duras, Günter Grass, także Miłosz i Herling Grudziński. Tu Sołżenicyn wyznał, że po powrocie do Rosji stracił wszelkie marzenia. Tutaj wyszła na jaw mistyfikacja, jaką zafundował światu i Akademii Goncourtów Romain Gary, podpisując życie przed sobą jako Émile Ajard. W tym programie Paulu Sulitzer musiał przyznać, że zatrudnia ghostwritera, ten bowiem niespodziewanie pojawił się w studiu. Negr, murzyn, jak wtedy mówiono. Wtedy w ogóle mówiono, pisano i czytano inaczej. Czy czasy i wzory były wtedy lepsze? Były inne. Bez cenzury politycznej poprawności, bez kanałów tematycznych, podcastów, e-booków i Amazona. Bez promowania i wielbienia celebryckich bałwanów. Z telewizją, która jeszcze dość swobodnie mogła omijać słupki oglądalności. Ale w weekend oddawać prime time gadającym głowom literatów, to już wówczas było ryzykowne. Przyniosło jednak publicznej Antenne 2 ogromny sukces, stałą wielomilionową widownię co tydzień. Program Apostrof nie schodził z anteny przez 15 lat. Do 1990 roku miał 724 edycje. Kultowy, tak to się określa. Niesłusznie, bo kult wygasa bez wyznawców, a ich już właściwie nie ma. Trwa legenda, ożywiona teraz przez śmierć. Zmarł Bernard Pivot, twórca fenomenu Apostrof. Nierozerwalnie, nieodwołalnie właśnie z tym programem kojarzony, chociaż wymyślił i prowadził również inne. Jak mówi prezydent, jak recytują ministrowie, Francja żegna wielką postać telewizji i kultury. Niemożliwe, to one mogą iść w parze, telewizja i kultura? Mogły, łagodnie prostują z nieba nasi starsi panowie dwaj, a z nimi ojcowie Teatru Telewizji i Pegaza, ta sama kompania. Pivot, co za nazwisko? Rdzeń, trzpień, sworzeń, oś obrotu. Termin z mechaniki, ale także ze sportu, a nawet geopolityki. Pamiętamy pivot Obamy, zwrot Ameryki w stronę Azji i Pacyfiku. W polskiej wersji to mógłby być pseudonim literackiego mocarza, Bernard Sworzeń. Pivot za pisarza się nie uważał, chociaż wydał sporo książek. Wiedział, że akurat tego talentu nie ma. Powtarzał, lepiej być dobrym dziennikarzem niż złym pisarzem. Nigdy się nie dowiemy, ile go kosztowało to zdanie, jak go raniło, ale w jego rozmowach z wybitnymi autorami nie było zazdrości, ani tym bardziej zawiści. Była nienatarczywa dociekliwość, zaraźliwy entuzjazm, kultura. Jowialny, sympatyczny pan. W jednej dłoni okulary, ta służy do gestykulacji. Palce drugiej zamieniają się w zakładki, przyciskają właściwe strony, żeby fragmenty do zacytowania się nie wymknęły. Jakby fizyczny kontakt z książką miał ułatwić obcowanie intelektualne z jej autorem. W tej relacji Pivot świadomie stawiał się niżej, nie przyjmował pozy przemądrzałego krytyka. To była jego metoda zdobywania zaufania.
W Niemczech Marcel Reich-Ranicki postępował zupełnie inaczej. Jego kwartet literacki, telewizyjny program, również zasłużenie słynny, stawał się polem walki, areną Koloseum, czy raczej sądem Bożym, decydującym o artystycznej chwale pisarza albo o strąceniu go w nicość. Reich-Ranicki, nazywany papieżem niemieckiej krytyki literackiej, trwał przy dogmacie własnej nieomylności dłużej niż Watykan. Bernard Pivot nikogo nie kanonizował, ani nie ekskomunikował, nie koronował, ani nie strącał z tronu. Jego domeną, jak mówił, nie była władza, tylko wpływy. No tak, ale jako się rzekło na wstępie, czasy były inne. Inna była Francja. Otóż niezupełnie. Francja czytała na potęgę, jeszcze zanim twórca apostrof zaczął jej podpowiadać, w którą stronę tę potęgę kierować. I czyta nadal, kiedy programu Pivota nie ma już od lat. W czytelniczym rankingu narodów, w którym przodują Azjaci, Francuzi zajmują 9. miejsce na świecie. Pochłaniają średnio 22 książki rocznie, statystyczny Polak półtorej. Co drugi Francuz sięga po lekturę codziennie, a przesądzają o tym nawyki wpojone w dzieciństwie. Z takiego gruntu łatwiej zbierać plony, nawet jeśli nie ma już i raczej nie będzie takich siewców jak Bernard Pivot. Zmarł nazajutrz po swoich 89. urodzinach. Dawny gość w jego programach, kongijski pisarz Alain Mabankou, powiedział, że gdy umiera stary człowiek, jest trochę tak, jakby spłonęła biblioteka. Grzegorz Dobiecki, mówiąc o wielkiej postaci francuskiej kultury, wprowadził temat literatury do raportu. Dawno nie było z nami Agaty Kasprolewicz, więc jest. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Raport o książkach od lutego co tydzień, to już państwo wiedzą. A od tego tygodnia, od ubiegłego poniedziałku, raport z nowym obliczem, można powiedzieć. Tak, nowe logo, nowa szata graficzna, nowa identyfikacja wizualna. Bardzo się z niej cieszę. Tutaj Nowy profil na Facebooku, dodajmy. Nowy profil, nowy fanpage na Facebooku, na który bardzo państwa zapraszam. Czekałam na ten moment i tutaj muszę podziękować Tomkowi Głowackiemu, który przygotował dla nas ten projekt graficzny, który, no nie ukrywam, uwielbiam. Piękna kolorystyka, wspaniałe logo, które myślę, że idealnie oddaje to, czym raport o książkach jest. Jak państwo spojrzą na to logo, to mnie się wydaje, że ono ma wiele znaczeń i to chyba można sobie różne rzeczy wyobrazić, kiedy się na nie patrzy, bo to z jednej strony taka otwarta książka na stole, która właśnie przyjmuje kształt takiego wachlarza. Z drugiej strony to jest reflektor, to jest taki snop światła. Ja bardzo lubię myśleć o literaturze właśnie jako o takim filtrze, czy no właśnie takim świetle, które powoduje, że te same wydarzenia, te same sytuacje, te same historie możemy dostrzec jakoś inaczej. No i też to takie moje prywatne już zupełnie skojarzenie, to logo też nieco kojarzy się z liściem miłożębu. Więc taki piękny, graficzny projekt, który bardzo trafia do mojego serca. Oprócz tego, i to mam nadzieję, że będą się państwo dowiadywać, obserwując ten fanpage raportu o książkach na Facebooku, ale również obserwując profil raportu o stanie świata, bo tam przecież będziemy też te posty książkowe wrzucać. Ten projekt graficzny uwzględnił różnorodność raportu o książkach, bo ja też staram się w ten sposób do literatury podchodzić. Zawsze podkreślam, że w raporcie o książkach nie robimy recenzji, raczej też nie podchodzimy pod kątem krytyki literackiej do rozmów o książkach. Bardziej staramy się tę literaturę wpleść w rozmowę o świecie i szukać tej literatury też w różnych miejscach. Czasem to jest przyroda, czasem to jest plener. Mówisz, Agato, że nie recenzujemy książek w raporcie o książkach, ale nie ma sensu tracić czasu na złe książki, prawda? Zdecydowanie. Za mało go mamy. No więc właśnie. Można przyjąć takie założenie, że skoro mówimy o książce, to jest bardzo duża szansa, niemalże stuprocentowa, że ta książka jakoś cię zaintrygowała, jakoś dała do myślenia. Staram się zawsze wybierać książki mądre, piękne albo ważne. Lub może czwarte kryterium, interesujące. Być może ta wartość literacka nie musi być zawsze na pierwszym miejscu, ale książka musi być
intrygująca, musi wciągać nas w jakąś głębszą refleksję o tym, co się dzieje, co się działo i no właśnie, jakie nowe światło na wszystko to, co dzieje się wokół nas, rzuca literatura. I szukamy też tej literatury w różnych miejscach, w teatrze, w kinie, w serialu, szukamy jej w sztuce, szukamy jej również w tej wielkiej polityce. No i to są te cykle, które też mają różne oblicze wizualne, różną kolorystykę, fiction, non-fiction, to ten cykl, który Państwo znają, książki w teatrze, książki na ekranie, no i też książki w obrazie. I może po prostu przykładem niech będzie zbliżający się poniedziałek i zbliżający się odcinek, o czym będzie? No właśnie, ten najbliższy odcinek to jest taki odcinek, na który bardzo się cieszę, bo mam wrażenie, że to jest taki fiction, non-fiction, który gdzieś tam się urzeczywistnia także w wymiarze raportu o stanie świata, bo w poprzednim odcinku słuchałam, Darku, twojej rozmowy z Adamem Balcerem o sytuacji w Rumunii, o odradzającej się skrajnej prawicy na rumuńskiej scenie politycznej. No a ja w ten najbliższy poniedziałek będę rozmawiała o powieści rumuńskiego pisarza Krystiana Teodorescu pod tytułem Medjidia, miasto Ukresu. I ta powieść mówi o takim bardzo tragicznym momencie w historii Rumunii, tak zwana tragiczna dekada, czyli lata 30-40, kiedy w Rumunii do głosu doszła skrajna prawica, faszyzująca, antysemicka, która też popchnęła Rumunię do wojennego sojuszu z Hitlerem i na czele tego ruchu przez pewien czas stało takie ugrupowanie paramilitarne, które nazywa się Żelazna Gwardia. No a ta partia, o której właśnie rozmawiałeś z Adamem Balcerem, czyli AUR, to jest spadkobierczyni właśnie tej prawicy, tych ruchów radykalnych, które rodziły się w ubiegłym wieku. I o tym właśnie jest ta powieść, chociaż powieść bardzo przewrotna, bo napisana takim lekkim, lirycznym, jasnym stylem, a przecież opowiada o wydarzeniach tragicznych. Piotr Oleksy będzie moim gościem. Bardzo serdecznie Państwa już na ten odcinek zapraszam. W poniedziałek o 17 i w każdy poniedziałek o 17, jak zwykle, raport o książkach Agaty Kasprolewicz. Drodzy Państwo, raport o książkach Agaty Kasprolewicz jest częścią naszego wspaniałego przedsięwzięcia, jakim jest Raport o stanie świata. Podcast, który nie istniałby bez Państwa. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze Raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie, Centrochem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu, firma doradcza Crido, Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. www.manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. PurePlay. Transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house.
butikowy hotel Szum z Kołobrzegu. 70 metrów od plaży, stylowy minimalizm i design. Dobra kuchnia, codzienna joga, spa z widokiem na park nadmorski i wysokiej jakości obsługa. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni. Programują dla całego świata. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Liceum Błońskiej Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Duna Biz. Estspipe. Producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Estspipe.pl. FDS System. Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii W poszukiwaniu idei XXI wieku. Nowozelandzkie miody Manuka MGO Manuka Health. www.miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych ODO24.pl. Firma logistyczna OstSped.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Tixto.pl. Niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman. Oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Zen Market. Pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Teraz opowiem Państwu o pewnej wystawie. Na 60. Biennale Sztuki w Wenecji Polska reprezentowana jest przez ukraińską grupę artystyczną Open Group, w skład której wchodzą Jurij Bilej, Pawło Kowacz i Anton Warga. Kuratorką tej polskiej i ukraińskiej wystawy jest Marta Czysz. Praca nosi tytuł Powtarzajcie za mną, a jej główną częścią jest zapis wypowiedzi ukraińskich cywilów, którzy uciekli z rejonów frontowych. Specyficznych wypowiedzi, bo bohaterowie dwóch filmów pokazanych w ramach pracy przedstawiają się, a następnie odtwarzają dźwięki wojny. A potem zachęcają widzów, by wzięli udział w karaoke. Aby podchodzili do rozstawionych przed ekranem mikrofonów i powtarzali sekwencje dźwiękowe usłyszane z ekranu. O co w tym wszystkim chodzi? O coś takiego.
wojna to jest dźwięk. Dla żołnierza to jest profesjonalna działalność, to musisz znać. Jakby to część twojej pracy. Mam na imię Paweł Kołacz, jestem członkiem Open Group. W cywilnym życiu to byłem kuratorem municypalnej galerii we Lwowie. No a teraz jestem w wojsku. Musisz znać, jaki dźwięk ma szachit, jaki dźwięk ma, nie wiem, i na broń, tak? Bo jak znasz ten dźwięk, to znasz, ile czasu potrzebujesz dla tego, żeby no, schować się gdzieś, nie? Dla cywilnego to no, w sumie właśnie jest takie broszury różne, jakie opowiadają o tych dźwiękach, no ale w sumie to uczysz się sam, nie? Na swoim doświadczeniu. Jak włączy się alarm, to każdy człowiek, jaki jest w Ukrainie, on jest celu. On jest potencjalnym celem. W każdy moment może przylecieć jakaś raketa i po prostu ciebie zabić. W sumie wojna jest takim językiem jakby esperanto, nie? Ona jest wszędzie plus minus taka sama. I te dźwięki jest plus minus takie same. Powtórzcie ze mną. Marta Czyż, historyczka sztuki, a obecnie kuratorka Pawilonu Polskiego na 60. Biennale w Wenecji. To jest zbiorowy portret świadków wojny trwającej obecnie w Ukrainie, w którym artyści z kolektywu Open Group oddają głos uchodźcom cywilnym z Ukrainy, tym, którzy znajdują się w Ukrainie, ale także już poza nią, i którzy dzielą się z publicznością zapamiętanymi dźwiękami broni. To nie jest trudne, dlatego że w pewnym momencie te dźwięki stały się doświadczeniem absolutnie całego społeczeństwa. I jak się okazuje, nie tylko społeczeństwa ukraińskiego, ale ta praca dużo szerzej mówi o wszystkich obecnie trwających konfliktach, dlatego że to jest doświadczenie wszystkich uchodźców cywilnych obecnie. Mnie nazywa Jurij. Ja przyjechałem do Lwowa 20 kwietnia z Dniepropetrowskiej oblasti w związku z tym, że w naszej miejscowości zaczęły się bojowe dzieje. Автомат Калашникова 47. Powtórzcie za mną. Jurij Bilej, artysta, członek Open Group. Próbowaliśmy stworzyć jakiś uniwersalny język wrażliwości, czułości, empatii, która wszystkich nas gdzieś tam jest, tylko u kogoś jest głęboko, u kogoś jest na górze, ale w każdym z nas to jest. I to jakby ta praca mówi tym uniwersalnym językiem, który może dotrzeć do każdego. Mnie nazywa Ania. Ja z miasta Białej Cerkwi. Ja wyjechałam z Ukrainy w kwietniu 2022 roku i na razie przebywam w mieście Таламор, Ірландія. Дрон Камікадзе, Шахет 136. Ta praca jest takim antywojennym manifestem, gdzie też jakby trochę inaczej podchodzimy do ikonografii wojny, dlatego że te obrazki, z którymi nam się wojna kojarzy, to jest właśnie krew, broń, ofiary, okopy, ruiny. A w tej pracy pokazujemy tą wojnę trochę inaczej, czyli skupiamy się na indywidualnym doświadczeniu. To wynika też z tego, że wojna po pierwsze stała się naszą codziennością, ale też taką codziennością, z którą na co dzień mamy do czynienia
w wielu medialnych obrazach. I to też niestety bardzo ułatwia nam to przyzwyczajenie się do niej. A my w tej pracy chcieliśmy ludzi wybić z tego rytmu i pokazać, że nie mamy prawa, nie możemy się przyzwyczajać do wojny, skoro wojna jest czymś złym. W związku z tym to pokazanie indywidualnego doświadczenia, zrozumieliśmy, że to może bardziej do ludzi trafić. Spojrzenie tym ludziom w oczy, usłyszenie ich doświadczeń, usłyszenie tych dźwięków broni, ale nie tylko dlatego, że jest to coś, co najbardziej zapamiętali, coś, co najbardziej się wryło w ich ciało, ale też dlatego, że oni się dzielą z nami tym swoim doświadczeniem, które uratowało im życie. To nie jest po prostu przekazanie jakiegoś faktu, jakiegoś obrazka wojny. Jednak oni się dzielą tym doświadczeniem, które pomogło im przetrwać. I z jednej strony możemy się czuć niewygodnie, być postawieni w sytuacji, kiedy przed ekranami stoją mikrofony i oni nam mówią, że możemy powtarzać to za nimi, a na dole leci pasek z karaoke. Może to wyglądać początkowo jako wprowadzenie nas w jakąś strefę dyskomfortu, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że oni jednak dzielą się z nami tym doświadczeniem, które właśnie jest tym rodzajem ostrzeżenia i rodzajem instrukcji, który nie wiadomo kiedy nam się nagle nie przyda. Pokazujemy tu dwa filmy. Jeden jest z 2022 roku, kiedy wszyscy mieli nadzieję, że ta wojna bardzo szybko się skończy, ale po to właśnie był zrobiony film w 2024 roku, żeby już nie tylko pokazać osoby wewnętrznych uchodźców, którzy zostali w Ukrainie, ale tych zewnętrznych, którzy już rozpierzchli się po całym świecie, żeby pokazać poszerzenie tej geografii uchodźczej, ale też pokazać ciągłość trwałości tej wojny i tego, że przecież ci uchodźcy z Ukrainy w tych różnych miejscach przebywając na świecie nie są odosobnieni. Oni są tam z ludźmi obecnie z całego świata. Korobelni harmaty. Ważne jest się powiedzieć, że same słowo karaoke to ono pochodzi z japońskiego języka i oznacza pusty orkiestr. U nas jest karaoke, military karaoke, powiedzmy tak. I ono jest bardzo na kontraście z tym, co widzimy tam na ekranie, z tymi tragicznymi historiami, z tej katastrofy, jaka dzisiaj jest jakby w centrum Europy się dzieje. I właśnie na tym takim spotykaniu tych dwóch rzeczy, i z jednej strony jest śmieszno, i z drugiej strony jest straszno. W Ukrainie jest tak, że jak tak się mówi, jak nie możesz gadać, bo jakby nabrał wody do ust, że nie każdy człowiek może podejść do tego mikrofona i powtórzyć te dźwięki, tak? Bo to jest trudno. To zawsze u nas chyba największe pytanie było, a dlaczego ludzie nie podchodzą i nie powtarzają? No a ja mówię, no trzeba chyba siebie zaczynać. Dlaczego pan nie podejrzał i nie powtórzył ten dźwięk? O, no jest trudno. No właśnie tam jest i odpowiedź na to pytanie. To karaoke tutaj ma jakby dwie strony. Pierwsza to sam tytuł pierwszego i drugiego wideo jest Powtarzajcie za mną. I to powtarzania w jakimś sensie odnosi nas jakby do procesu nauczania się. A karaoke jest jedną z form w świecie dźwięków uczenia się czegoś, bo powtarzania i czytania tych napisów powoduje to, że odbyło się jakiś proces edukacji tak zwanej. Nawet w tych barach, jak ludzie są podpite, w normalności, w normalnym świecie, gdzie możemy pójść do baru karaoke i śpiewać te różne piosenki, to się uczymy tych piosenek. W naszym przypadku cała scenografia Pawilonu Polskiego na Biennale w Wenecji wygląda w zasadzie na militarny karaoke bar przyszłości i mówimy o takiej przyszłości, której tak naprawdę nie chcemy, ale to jest ostrzeżenie, żeby nie było tak, że w przyszłości w tych barach karaoke będziemy powtarzać tylko dźwięki broni, a nie piosenki. Powtórzę za mną. To jest wojna demokracji i autokracji. To po prostu trzeba zrozumieć, bo autokracja bardzo dobrze się czuje w czasach wojny. Demokracja jest trudniej, bo zawsze trzeba się dogadać. Czy dać pomoc Ukrainie, czy nie dać. No, zawsze trzeba się dogadać. Dla nas jest ważny teraz moment, kiedy możemy jakby
być widocznymi i żeby nas usłyszeli, bo jak widać po Biennale, po całym wenecyjskim Biennale, to w ogóle nic, żaden artysta nie powiedział o tym, co jest teraz, jaka jest teraz katastrofa, jaka jest wojna. Większość to gada jakby o postkolonizm, takie jest główne tematy. No w sumie tak mi się wydało, że nikogo to w ogóle nie dotyczy jakby ten proces, jaki jest teraz. Ja rozumiem, że z jednej strony jest trudno na niego refleksować, bo jest teraz. Lepiej refleksować na to, co już było. Tutaj jest trudno, jest sytuacja tu i teraz. Drugi film został zrobiony po to, aby ukazać właśnie poszerzanie się tej uchodźczej geografii, czyli nasi bohaterowie przebywają już w różnych europejskich miastach oraz w Nowym Jorku, ale też opowiadają i podkreślają, na przykład w przypadku obozu dla uchodźców na byłym lotnisku Tegel, z kim przebywają, z Afgańczykami, z Syryjczykami. Czasem po prostu mówią, że przebywają tam z ludźmi z całego świata albo z ludźmi z różnych stron. Więc pokazują też to, że ta uchodźczość nie ma jednej lokalizacji. To jest pierwsze. Drugie, oni przenoszą te dźwięki i tą traumę zapisaną w ich ciele do tych bezpiecznych miast, co też jest troszeczkę niepokojące, bo te dźwięki broni idą w eter tych bezpiecznych miast, czyli gdzieś też są rodzajem takiego ostrzeżenia, że nawet ta Europa czy te Stany Zjednoczone nie mogą być teraz bezpieczne. Mamy właśnie trzeci rok tej wojny i tak jak na początku myśleliśmy o tym, że to jest niemożliwe, że to trwa i że to chyba musi się jakoś zaraz skończyć. Nie wiem, może za tydzień już się skończy, może za kilka tygodni się skończy. Nie, już do końca roku to na pewno się skończy. A teraz jesteśmy w takim momencie, że nie wiemy, kiedy się to skończy. Kiedy ukrywałem swoje dzieci i obce w piwnicy prywatnego domu, raz gdy bombardowanie ustało, moja córeczka wybiegła na podwórko, zacisnęła piąstki i zaczęła krzyczeć: Uchodzi wojna! Uciekaj, wojno! To był najstraszniejszy dźwięk, jaki słyszałem podczas wojny. Uchodzi wojna! Uchodzi! Uchodzi wojna! Powtarzajcie za mną. W reportażu wykorzystałem fragmenty obu filmów z 2022 i 2024 roku, tworzących pracę Powtarzajcie za mną. Bardzo dziękuję za pomoc w realizacji Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, która jest opiekunem Pawilonu Polskiego i organizatorem wystaw na Biennale Sztuki i Biennale Architektury w Wenecji. Dodam, że raport o stanie świata jest dumnym patronem medialnym polskiej wystawy. Jeśli los zagna Państwa do Wenecji, proszę nie przegapić tej wystawy. Biennale trwa do listopada. Teraz ta druga wojna Izraela z Hamasem. Armia izraelska przejęła kontrolę nad znajdującym się na południu Strefy Gazy przejściem granicznym z Egiptem i prowadzi, jak mówią wojskowi, ograniczone i ukierunkowane działania sił lądowych. Niepowodzeniem zakończyły się jak dotąd kairskie negocjacje w sprawie zawieszenia broni. Izrael uznał, że warunki porozumienia zaakceptowane wcześniej przez Hamas są dla niego nie do przyjęcia. Prezydent Biden grozi wstrzymaniem przez Stany Zjednoczone dostaw broni, jeśli Izrael przejdzie do pełnoskalowego ataku na Rafah, ale premier Netanyahu mówi: jeśli będzie trzeba, będziemy walczyć paznokciami. W Rafah schronił się ponad milion uchodźców z zajętych wcześniej części Strefy Gazy. Tylko w ciągu pierwszych dwóch dni izraelskiej operacji z miasta uciekło 80 tysięcy Palestyńczyków. Dla cywilów wojsko wyznaczyło tak zwaną strefę humanitarną, ale już samo wezwanie do masowej ewakuacji z Rafah
odczytano na Zachodzie jako zapowiedź nieliczenia się z cywilnymi ofiarami ofensywy. Od kilku tygodni pojawiają się informacje o tym, że Międzynarodowy Trybunał Karny ma wydać nakazy aresztowania kilku izraelskich polityków i wojskowych, których oskarży o zbrodnie wojenne. Ale czy winni przestępstw i naruszeń praw człowieka rzeczywiście trafią przed sąd? Czy można mówić o odpowiedzialności mieszkańców Strefy Gazy, których Tel Awiw oskarża o ukrywanie członków Hamasu? W jaki sposób te 7 miesięcy wojny Izraela z Hamasem zmieni prawo międzynarodowe? I w końcu, jak do obrazów cierpienia cywilów ma się nasze poczucie sprawiedliwości? O tym Marcin Żyła rozmawiał z profesorem Ireneuszem Kamińskim z Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, byłym sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Panie profesorze, 2 dni przed zajęciem przejścia granicznego w Rafach Izrael wezwał 100 tysięcy ludzi do opuszczenia wschodniej części tego miasta i do udania się do tak zwanej strefy humanitarnej. To jest coś w rodzaju takiego wielkiego obozu uchodźców, który znajduje się w mieście Han Yunus. Taki rozkaz, tak się przynajmniej wydaje, ma sprawić, że ofiar cywilnych będzie mniej, ale nawet ten rozkaz na Zachodzie skrytykowano. Josep Borrell, szef unijnej dyplomacji, uznał, że zapowiada on tylko więcej głodu i cierpienia. Co takiego złego jest w rozkazie ewakuacji cywilów? Czy można oczyszczać w ten sposób teren przed planowaną ofensywą? Ja celowo używam słowa oczyszczać, bo ono przecież od razu kojarzy się z pojęciem czystek etnicznych. Można to oczywiście postrzegać w kategoriach czystek etnicznych, aczkolwiek zakładalibyśmy, że te osoby, które opuszczą tereny, korzystając z korytarza humanitarnego, nie będą mogły wrócić po zakończeniu działań wojennych na ten teren. Zatem czystka etniczna jest dużo większym pojęciem niż stworzenie korytarza humanitarnego i przemieszczenie ludności. Natomiast mamy tutaj do czynienia z bardzo złożonym problemem, ponieważ z jednej strony mamy do czynienia z działaniami wojennymi, z drugiej zaś strony mamy do czynienia z obecnością potężnej grupy osób nieuczestniczących w działaniach wojennych. Krótko mówiąc, są to cywile, osoby, które nie biorą bezpośrednio udziału w działaniach wojennych. I takie osoby powinny mieć zapewnione możliwości opuszczenia terenu działań wojennych. Zatem stworzenie takiego korytarza jest oczywiście realizacją obowiązku wynikającego z prawa humanitarnego. Pytanie, jak ten obowiązek będzie realizowany. To jest bardzo złożona materia, ponieważ z jednej strony mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać logiką działań wojennych, z drugiej strony z obowiązkami wynikającymi z prawa humanitarnego. No i pytanie, jak właśnie te obowiązki mogą być zrealizowane efektywnie. Czy cywile Omas w ogóle mogą być czemuś winni w takiej sytuacji? Bo tak właściwie od początku wojny w Strefie Gazy twierdzi Izrael, uzasadniając właściwie w ten sposób metodę prowadzenia wojny z Hamasem. I ta izraelska argumentacja, ona nie jest pozbawiona logiki, bo Hamas ma ogromne wsparcie społeczne, no jest strukturą przenikającą życie cywilne w Gazie. Mamy do czynienia z różnymi celami, które chce się jednocześnie realizować, czy powinny być realizowane, a więc prowadzenie działań wojennych, które zakładają jednak skuteczność takich działań. A z drugiej strony zapewnienie podstawowych gwarancji osobom, które znalazły się w takim obszarze działań wojennych, nie uczestnicząc bezpośrednio w działaniach wojennych, a więc ponownie tutaj to pytanie o cywilów i ich prawa. Czy państwo Izrael ten obowiązek realizuje w sposób adekwatny. Nie wiem, ponieważ nie znam okoliczności istniejących właśnie w miejscu, w którym działania wojenne trwają. Spytał pan, czy cywile są czemukolwiek winni. Oczywiście mieli, można by powiedzieć, pecha, że znaleźli się w miejscu, gdzie działania wojenne mają miejsce. I zawsze powstaje pytanie, w jaki sposób tym cywilom, którzy tego pecha mieli, można zapewnić możliwość wydostania się ze stref walk. To pytanie pojawia się w przypadku konfliktu na Ukrainie bardzo mocno. Proszę zauważyć, że tam, gdzie trwają walki, tam właściwie cywilów nie ma. Oni zostali bądź ewakuowani przez stronę ukraińską, bądź też sami wyjechali. Tylko tutaj różnica polega na tym, że ze Strefy Gazy nie ma dokąd uciekać. I to jest kluczowa okoliczność. Te osoby zostały zamknięte na terytorium, gdzie toczą się walki. Egipt nie chce ich przyjąć. Na terytorium Izraela też nie mają szans się dostać. Zatem na samym terytorium Gazy należałoby stworzyć pewien obszar bezpieczny. Czy jest to możliwe? Ponownie, nie wiem.
Gdybyśmy rozmawiali w listopadzie, pewnie byłoby dużo w tej rozmowie o Hamasie także. Teraz z racji wojny, która się przedłużyła, akcent na kwestii odpowiedzialności za ewentualne przestępstwa czy zbrodnie kładziony jest raczej na Izrael. Z dwóch pewnie powodów, no bo to Izrael po pierwsze kontroluje los cywilów w Strefie Gazy, po drugie członkowie Hamasu, w tym także ci odpowiedzialni za zbrodnie, no nie trafią do Hagi, tylko są po prostu przez Izrael zabijani. Pan wierzy w to, że po stronie izraelskiej przynajmniej niektórzy odpowiedzialni za ewentualne przestępstwa wojenne, zakładając, że one zostaną udowodnione, poniosą odpowiedzialność? Nie jestem pewien, czy Izrael jest gotowy postawić te osoby przed sądem, gdy obserwuje zdarzenia w innych konfliktach zbrojnych, gdzie były dowody popełnienia czynów kwalifikujących się jako zbrodnie wojenne, co najmniej jako zbrodnie wojenne. Nie było przyzwolenia politycznego, nie było również aktywności ze strony prokuratury, sądów, tym bardziej, aby osoby winne pociągać do odpowiedzialności. Raczej zamiatano takie przypadki pod dywan, starano się je ukryć, zapomnieć o nich. Obawiam się, że w przypadku tego konfliktu może być podobnie, aczkolwiek mamy do czynienia z Izraelem jako państwem, które uchodzi za mające niezłe sądownictwo, niezależne sądownictwo. Sądownictwo, które wielokrotnie wkraczało w sytuacjach właśnie naruszenia praw człowieka, naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego, a przynajmniej istnienia wątpliwości dotyczących tego obszaru. Zatem gotowość sędziów była. Czy ona jest teraz również? Tego nie wiem. No, dodajmy, że tu jest jeszcze kontekst potężnego sporu politycznego między Sądem Najwyższym a premierem Netanyahu, ale wychodząc z samego Izraela, mówi się, pisał o tym m.in. powołując się na źródła rządowe w Stanach Zjednoczonych i Izraelu, New York Times, o możliwych nakazach aresztowania, które Międzynarodowy Trybunał Karny miałby wydać nie tylko zresztą na urzędników izraelskich, ale także na członków Hamasu. Izrael nie uznaje jurysdykcji MTK. Jakie te nakazy aresztowania mogą mieć w ogóle znaczenie i o jakich oskarżeniach jest mowa? Z tych przecieków wiadomo, że bardziej chodzi o kwestie związane z udzielaniem pomocy humanitarnej niż o samoprowadzenie wojny. Być może Międzynarodowy Trybunał Karny szykuje się do wydania pewnych decyzji związanych z postępowaniami prowadzonymi na poziomie na razie bardzo wstępnym, niemniej prowadzonymi w Hadze. Być może zatem materiał, którym posiada, pozwalałby na postawienie zarzutów pewnym osobom, co oznaczałoby wydanie nakazów aresztowania. Oczywiście Izrael nie jest stroną statutu rzymskiego, statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Niemniej Federacja Rosyjska też nie jest stroną tego statutu, a Trybunał wydał akt aresztowania m.in. Władimira Putina. Zatem nie wyklucza to posłużenia się pewnymi środkami prawnymi, gdy państwo nie jest związane statutem Międzynarodowego Trybunału Karnego, ale druga strona jest związana. W przypadku Palestyny mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją, ponieważ nie jest to państwo uznawane przez wszystkich. Niemniej udało się mu ratyfikować kartę międzynarodowego, związać się kartą Międzynarodowego Trybunału Karnego, co oznacza, że działania na terytorium Palestyny, czyny popełnione na terytorium Palestyny, które można kwalifikować jako naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego, mogą stać się przedmiotem postępowania w Hadze i w konsekwencji zarówno te środki o charakterze wstępnym, jak i inne działania mogą być podejmowane wobec osób, co do których sędziowie Międzynarodowego Trybunału Karnego i prokuratorzy uważają, że dysponują wystarczającymi dowodami. Jeżeli te przecieki potwierdziłyby się, mielibyśmy do czynienia rzeczywiście z bardzo istotnymi krokami prawnymi. Pytanie, czy te kroki dotyczyłyby jedynie wojskowych, czy też w grę wchodziłyby osoby inne, a więc politycy izraelscy wydający decyzje o podjęciu działań wojennych. Byłbym raczej, jeżeli potwierdziłyby się te informacje, skłonny wskazywać na wojskowych niż na polityków. Informacja o możliwości podjęcia kroków prawnych przez Międzynarodowy Trybunał Karny dotyczy także drugiej strony, czyli Hamasu. Tutaj mamy do czynienia z pewną symetrią i przezornością Międzynarodowego Trybunału Karnego. Jeśli w grę wchodzi konflikt zbrojny, a mamy do czynienia z materiałem świadczącym, że
czyny, które można zakwalifikować jako co najmniej zbrodnie wojenne, zostały popełnione, jak i zostały przyzwolone przez także stronę palestyńską, to jak najbardziej zrozumiała jest owa symetria i dążenie przez Międzynarodowy Trybunał Karny, by obydwie strony zostały pociągnięte, czy też osoby z obydwu stron zostały pociągnięte do odpowiedzialności. Panie profesorze, chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz, o jeszcze jeden dokument, który no pewnie mógł nam umknąć. W marcu Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża wydał tak zwaną opinię, ale no w praktyce jest to po prostu nowa definicja konfliktu zbrojnego. Ona liczy 30 stron, jest niemal dwa razy dłuższa od poprzedniej z 2008 roku. Co takiego się zmieniło w sposobie prowadzenia wojen? Nie pytam tutaj o taktykę wojskową, ale o sytuację cywilów, że tę definicję trzeba było aż tak bardzo wydłużyć. A ta zmiana przede wszystkim polega na tym, że definicja zauważa pewne nowe elementy konfliktów zbrojnych. Między innymi zauważa to, że mamy do czynienia z nie tylko z klasycznym konfliktem państwo-państwo, lecz mamy do czynienia z szeregiem konfliktów mających charakter niepaństwowy, a więc jest to taki konflikt, gdzie występuje grupa nieuznawana za państwo, prawda, tak zwany uczestnik czy też podmiot pozapaństwowy, ale mamy do czynienia również z sytuacjami, w których państwo nie uczestniczy w konflikcie, ale posługuje się grupą zbrojną przeciwko innemu państwu. Zatem stara się uniknąć własnej odpowiedzialności, własnego zaangażowania, tylko że wspiera taką grupę, wręcz ją organizuje. I wówczas powstaje pytanie, jak taki konflikt z punktu widzenia odpowiedzialności państwa należy widzieć. Jak najbardziej, jeżeli państwo organizuje, a nawet wspiera tylko pewien podmiot pozapaństwowy, a więc umożliwia podjęcie działań przeciwko innemu państwu, państwu można przypisać odpowiedzialność. Zatem mamy do czynienia z jednej strony, przepraszam za pewien kolokwializm, kombinowaniem przez państwa, jak wejść w konflikty zbrojne, jak zaszkodzić innemu państwu bez angażowania się wprost. Z drugiej strony mamy do czynienia oczywiście z klasycznymi regułami dotyczącymi odpowiedzialności państwa. Czy posługując się takim właśnie pośrednikiem pozapaństwowym, a więc wspierając grupę zbrojną, państwo mimo wszystko ponosi odpowiedzialność. Moim zdaniem jak najbardziej. Zatem ta definicja, która została zaproponowana, po prostu zauważa nowe zjawiska i stara się stworzyć narzędzia, podpowiedzieć, jak pewien kierunek argumentacji organów międzynarodowych, sądów międzynarodowych mógłby wyglądać. Padło w naszej rozmowie słowo pokój. Ta wojna kiedyś się skończy. Każda wojna się w końcu kończy. Zapanuje pokój właśnie. Ale oprócz pokoju mamy jeszcze poczucie sprawiedliwości. Chciałem zapytać, jak te dwie wartości mają się do siebie? Bo to chyba właśnie te dwie wartości powinno przede wszystkim chronić międzynarodowe prawo humanitarne czy prawo dotyczące konfliktów zbrojnych. Która z tych dwóch wartości jest ważniejsza? Kiedyś zapytano grupę prawników, czy prawo międzynarodowe to prawo, które zmierza do zachowania pokoju, czy do zapewnienia sprawiedliwości. Odpowiedź większości prawników była jednoznaczna i szybka. Prawo międzynarodowe służy zapewnieniu pokoju. I tutaj właściwie zatrzymywano się od razu. Prawo międzynarodowe ma zamknąć sytuację konfliktu, która jest sytuacją nieakceptowaną. A więc jest to, można by powiedzieć, pewna minimalna reakcja. Uspokójmy się, zakończmy konflikt, natomiast nie czyńmy sprawiedliwości. Sprawiedliwość bowiem może nie służyć pokojowi. Tutaj mamy do czynienia z czymś, co może z punktu widzenia zwykłego człowieka budzić obawy, budzić sprzeciw. Jeżeli doszło w czasie konfliktu do czynów, które stanowiły naruszenie masowe reguł prawa międzynarodowego, to czy w imię pokoju o takich działaniach możemy, powinniśmy zapomnieć? Nie znam dobrej odpowiedzi i mówię wprost również jako prawnik, międzynarodowiec. Nie znam dobrej odpowiedzi. Mógłbym wskazać tylko, że po II wojnie światowej zapomniano o pewnych działaniach, które z punktu widzenia ówczesnych reguł prawa wojny kwalifikować należało jako naruszenie właśnie prawa
humanitarnego. Bombardowanie Drezna przez lotnictwo alianckie. Bombardowanie, które miało zastraszyć Niemców, które zmierzało do zniszczenia również cywilnej, niewojskowej części miasta. Nasuwa szereg pytań o zgodność z prawem międzynarodowym. Nikt jednak nie myślał o po II wojnie światowej, by jakoś z punktu widzenia reguł odpowiedzialności i państwa, i jednostek temat tego bombardowania podjąć. Drugie pytanie w kontekście II wojny światowej dotyczy użycia broni jądrowej, które to użycie w sposób oczywisty musiało doprowadzić do szeregu ofiar cywilnych. To daje do myślenia. W imię pokoju zatem coś takiego jak sprawiedliwość czasami jest pomijane. Profesor Ireneusz Kamiński z Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Teraz czas na spotkanie z naszym specjalistą od spraw niespodziewanych. Rożek u Rosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek jest z nami, gospodarz kanału Nauka to Lubię i stały współpracownik raportu. Witam cię serdecznie. Witam, dzień dobry. Mówię o rzeczach niespodziewanych, bo o deszczach na pustyni będziemy mówić. Czasami są. No właśnie, czasami się wydaje, że one są niespodziewane, a nie wiemy o tym, że gwałtowne ulewy również mają miejsce na pustyni. Ale o deszczach będziemy mówić w krajach Zatoki Perskiej, Dubaju, Omanie. Niedawno mieliśmy falę powodzi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tam się obyło bez ofiar śmiertelnych, ale w Omanie kilkanaście osób zginęło, więc to jest poważna sprawa. O przyczynach tych ekstremalnych, jak na warunki pustynne, zjawisk chciałbym z tobą porozmawiać i w ogóle o ekstremalnych zjawiskach pogodowych. Chciałbym, żebyśmy pomówili, bo pojawiają się głosy, że to człowiek jest głównie za nie odpowiedzialny i w tym wypadku, że to człowiek mógł spowodować te opady. Ale zacznijmy od początku. Ty wspomniałeś o tym, że to nie jest tak, że na pustyni nie ma deszczy. Czasem się zdarzają i to gwałtowne. Tym razem spadło 250 mm w ciągu jednego dnia, podczas gdy średnia roczna dla Dubaju to jest 97 mm. Co takiego się wydarzyło? Dlaczego takie rzeczy mają miejsce? To jest bardzo dobre pytanie, na które nikt nie zna odpowiedzi. Bo to jest działanie, to jest problem statystyki. Takie rzeczy się po prostu czasami zdarzają. Rzadko, ale się zdarzają. Tak samo jak czasami zdarzają się fale tsunami. Pytanie jest o to, jeżeli pytasz, czy spowodował to człowiek, czy mógł spowodować to człowiek, a rzeczywiście sporo w wielu dyskusjach ten wątek się przejawiał, to ja chciałbym rozróżnić dwa rodzaje potencjalnego wpływu na tego typu, czy w ogóle na pogodę. Pierwszy to jest taki totalnie bezpośredni. I on też często pojawiał się w kontekście Dubaju. Czyli czy to duże powodzie, czy te duże opady były wynikiem manipulacji człowieka pogodą? W skrócie, czy były wynikiem zasiewania chmur? Czyli tworzenia tak zwanego sztucznego deszczu, tak? No właśnie, czy on jest sztuczny? No on pochodzi z chmury, która prawdziwie jest. I to jest ta woda, która jest w tej chmurze. I tu już częściowo odpowiedziałeś na to pytanie. Wątek często pojawiający się właśnie w kontekście Dubaju dotyczył manipulacji pogodą. Nie klimatem, tylko pogodą. I to jest ten, powiedzmy, bezpośredni potencjalny wpływ. Tak potrafimy wywoływać czasami z chmury deszcz. Są takie technologie, rozpylanie, nie wiem, wielu różnych substancji, podobno najbardziej skuteczny jest jodek srebra, ale to też może być chlorek sodu, czyli po prostu sól kuchenna, powoduje, że deszcz pada z chmury. Kiedy się to robi? Na przykład wtedy, kiedy chce się, żeby na danym obszarze spadł deszcz. Ale Tomku, jak to się robi? Tylko powiedz, to znaczy co, samoloty nadlatują nad chmurę i spuszczają sól do chmury? Niekoniecznie, bo można strzelać z ziemi. Aha. Chodzi o to, żeby we wnętrzu chmury, w środku chmury rozpylony został proszek, pyłek, no właśnie jodku srebra albo chlorku sodu, albo no tam lista powiedzmy tych substancji jest nieco dłuższa. I tak to da się zrobić, ale
po to, żeby z tego spadł deszcz, musi być chmura. Czyli to nie jest nie tyle zasiewanie chmur, ile powodowanie, że z chmury, która już jest, coś spada. Czyli chodzi o to, Tomku, żeby z małej chmury zrobić duży deszcz. Chodzi o to, że z większości chmur nigdy deszcz nie spadnie. Chmura to jest w ogóle fascynujący obiekt. To, co się w środku dzieje, jest bardzo skomplikowane. I to na takim poziomie makro, zrozumienia całej dynamiki tego, co tam się dzieje, jak i mikro, czyli tego, co się dzieje wokół pojedynczej kropelki wody czy malutkiego kryształka lodu. To jest bardzo skomplikowane i nawet nie podejrzewalibyśmy, że tam się tak dużo dzieje, patrząc na delikatnie sunące po niebie piękne obłoczki, owieczki, czasami się mówi chmurki, takie coś, co jest takim wacikiem, taką watką delikatne. Nie, tam się bardzo dużo dzieje, to jest obiekt bardzo dynamiczny i nie wchodząc za bardzo w szczegóły, bo też nie będę udawał, że te wszystkie szczegóły rozumiem, to jest, jak mówię, bardzo skomplikowana fizyka, można zrobić tak, żeby z chmury, w której kropelki są za małe, żeby spaść, żeby spowodować, żeby były większe, żeby się posklejały. I wtedy spada. I Zjednoczone Emiraty Arabskie korzystają z tej technologii, aby uzupełnić braki w wodzie, jak rozumiem. Mają taką technologię, ale no właśnie, czy to uzupełnia braki? To powoduje, że w danym momencie deszcz spada z chmury, która już tam jest, dlatego że chcemy, żeby w tym miejscu spadł, albo czasami się robi tak, że właśnie nie chcemy, żeby w jakimś miejscu deszcz spadł, w związku z tym powodujemy, żeby on spadł wcześniej, gdzie indziej. I tutaj nawiązuję chociażby do prawdziwych, może nie tyle eksperymentów, ile raczej zabiegów, które i w Związku Radzieckim, i w Rosji są robione wtedy, kiedy się nie chce, żeby na Placu Czerwonym spadł deszcz, na przykład w trakcie defilady. Albo eksperymenty w Chinach, gdzie znowu nie eksperymenty, raczej zabiegi, żeby w trakcie otwarcia olimpiady, poprawnie jeśli się pomylę, w 2008 roku była olimpiada w Chinach, żeby właśnie w trakcie ceremonii otwarcia nie było ulewy, była szansa, że ulewa będzie, bo na to wskazywały prognozy pogody. W związku z tym odpowiednio wcześnie poderwano samoloty, które rozpyliły ten jodek srebra w chmurach sunących w kierunku tego miejsca, gdzie miało być otwarcie olimpiady, deszcz spadł przed miastem, a nie w mieście. To da się robić, ale to się da robić na bardzo niewielką skalę. I w zasadzie nieuzasadnione jest takie stwierdzenie, że to jest manipulowanie pogodą, bo manipulowanie pogodą sugeruje, że to, nie wiem, na dużym terenie, coś, co zasadniczo zmienia sytuację naturalną. Nie, to jest nieprawda. Na niewielkim terenie, w niewielkiej skali można z chmury, która i tak tam już jest, spowodować, żeby spadł deszcz, a i wtedy nawet nie zawsze to wychodzi i też nie zawsze jest tak, że całą chmurę da się zrzucić jako deszcz w takiej sytuacji. Z całą pewnością to, co się dzieje w Dubaju, ale nie tylko w Dubaju, w krajach Zatoki Perskiej, w wielu, ale także to, co się dzieje na przykład w Chinach, chociażby w okolicy Szanghaju, gdzie są też ogromne powodzie, to jest za duża skala, żeby dało się ją wywołać takim sztucznym, syntetycznym manipulowaniem chmurami. I przede wszystkim, bo warto to podkreślić, to nie działa w ten sposób, że jest piękne, błękitne niebo, wysyłamy samoloty albo strzelamy czymś w niebo i nagle tam powstają chmury. Ta chmura tam musi być, bo inaczej no, nie ma możliwości technologicznej wytworzenia chmury, przetransportowania wody czy pary wodnej w niebo tak, żeby ona tą chmurę utworzyła. Dobrze, to myślę, że słuchacze mają jasność i ja też mam jasność mniej więcej, jak to się dzieje, że z małej chmury powstaje deszcz, czy może powstać deszcz przez bezpośrednie działanie człowieka. Tylko chciałbym, żebyśmy teraz popatrzyli na to od nieco innej strony. Kiedy czytasz o ekstremalnych zjawiskach pogodowych, to niemal automatycznie pojawia się taki tytuł. Wielkie pożary w Australii spowodowane zmianami klimatycznymi. W Kalifornii kolejne trzęsienie ziemi spowodowane zmianami klimatycznymi. To tsunami, które spowodowało śmierć kilku czy kilkudziesięciu tysięcy ludzi, kolejny skutek
zmian klimatu. Jaką rolę odgrywają zmiany klimatu w ekstremalnych zjawiskach pogodowych? Z całą pewnością nie odgrywają absolutnie żadnej, jeśli chodzi o trzęsienia ziemi i o fale tsunami. Jeżeli mówimy o zjawiskach pogodowych związanych z atmosferą i wynikających z zmagazynowania dużej energii w atmosferze, bo tego w gruncie rzeczy dotyczą zmiany klimatu, tym one są, czy to jest ich źródłem, to tutaj wchodzimy na trochę grząski grunt. Dlatego, że nie da się powiedzieć, że ta konkretna powódź, ten konkretny huragan jest spowodowany zmianami klimatu. Dokładnie tak samo, jak nie da się powiedzieć w zupełnie innej dziedzinie, ale co do zasady, co do jakby tego matematycznego opisu tych procesów, to jest dokładnie to samo. Nie da się powiedzieć, że ta konkretna osoba zachorowała na raka dlatego, że paliła papierosy. Bo wtedy ktoś może powiedzieć, a ja znam taką, która paliła całe życie i nie chorowała na raka. No dobrze, ale tutaj już wchodzisz w taką korelację, porównujesz palenie papierosów i raka, tak jakby i znamy tą korelację. Ona istnieje i tutaj nie ma absolutnie co dyskutować na ten temat, ponieważ to jest generalnie dowiedzione. Ja mówię ci o tym, że nie ma w tej chwili na świecie huraganu, pożaru, również trzęsienia ziemi, powodzi, której nie towarzyszyłby tytuł medialny. Kolejna powódź, pożar, huragan spowodowany ociepleniem klimatu. Dokładnie tak samo jak nieprawdą czy nadużyciem jest stwierdzenie, gdy przychodzi wyjątkowo zimny dzień, gdzie jest ocieplenie klimatu, skoro jest tak zimno za oknem. Dokładnie tak samo nieuzasadnione merytorycznie jest stwierdzenie idące w drugą stronę. Wyjątkowo upalny dzień, stwierdzenie o jakie ocieplenie klimatu. Bo zarówno ten wyjątkowo zimny, jak i ten wyjątkowo upalny statystycznie wcześniej też się zdarzały. Nawet w epoce, w której nie spalaliśmy paliw kopalnych. Problemem nie jest sytuacja, w której coś się pojawia. I masz rację, niestety bardzo często dochodzi do nadużyć, które polegają na tym, że przy każdej powodzi, przy każdym huraganie i mówię dlaczego niestety? Dlatego, że bardzo łatwo jest taki komunikat zbić argumentem chwila. Przecież w przeszłości też się pojawiały powodzie, też się pojawiały huragany i to jest prawda. Po to, żeby ocenić wpływ dwóch wielkości czy korelacja, w zasadzie przyczynowość, nie jesteśmy w stanie tego zrobić na jednym konkretnym przypadku. Musimy patrzeć na trend, na to, czy one się pojawiają coraz częściej, czy nie. Jeżeli mówimy o tej konkretnej powodzi w Dubaju, nikt, kto jest odpowiedzialny, nie powie, nie wskaże palcem i nie powie, że ta konkretna powódź jest spowodowana zmianami klimatu. Ale jak się wczytujemy i zgoda z tobą, to co powiedziałeś przed chwilą, w przypadku palenia papierosów sprawa jest jednoznaczna, sprawy się już nie dyskutuje i tak naprawdę ona jest udowodnialna. No tak, dzisiaj nie mamy co do tego wątpliwości. 50 lat temu były co do tego wątpliwości i ludzie z różnych, powiedzmy, przemysłów także podważali to. Dzisiaj już nie podważamy. I teraz tak, jeżeli wrócimy jak gdyby do tych zmian klimatu, to nie tak, że konkretna powódź, konkretny huragan, ale to tak, że ich intensywność jest coraz większa. Patrząc na statystyki, ja przygotowując się do naszej rozmowy, przeglądałem sobie na przykład stronę internetową Amerykańskiej Agencji Kosmicznej, która przez to, że ma flotylę satelitów obserwujących Ziemię, badających pogodę i klimat, ma bardzo, bardzo dobry zasób wiedzy na ten temat. I z tych dokumentów, które czytam, ale także z dokumentów Narodów Zjednoczonych, także z dokumentów biur meteorologicznych poszczególnych krajów, w tym amerykańskiego, jasno wynika, że statystyki pokazują, a modele matematyczne to potwierdzają, że zwiększona ilość energii zmagazynowana w atmosferze skutkuje coraz bardziej ekstremalnymi i częściej występującymi, jeśli chodzi o niektóre z nich, zjawiskami pogodowymi. Taki jest fakt. Tylko tutaj bardzo istotne jest prawidłowy dobór języka, ponieważ wiesz, jest mnóstwo statystyk,
Ja przed audycją znalazłem statystyki, które mówią o tym, że w drugiej dekadzie XXI wieku w Stanach było znacznie mniej huraganów niż przeciętnie. Liczba przypadków śmierci z powodu ekstremalnych wypadków pogodowych, i tutaj rzeczywiście z wyłączeniem trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych, była najwyższa w latach 20. i 30. XX wieku, a dziś jest najniższa w historii pomiarów. Okej, to ja ci I to jest... Tak. To poczekaj, bo to jest ważne, to co chcę powiedzieć. Media nam wszystkim mówią. Wszystko, co się dzieje na świecie i co ma charakter ekstremalnego zjawiska pogodowego, to jest wina zmian klimatu. I to jest nieprawda. Co to znaczy zmiana klimatu? To znaczy, to jest wina człowieka. To jest wina człowieka, bo to człowiek przez te ostatnie 150 lat zmienił klimat na Ziemi, mówiąc nieco topornie, ale jest to wina człowieka nie tylko w sensie praktycznym, ale również w sensie metafizycznym, niemalże religijnym. Tak. Zamiast skoncentrować się na tym, że owszem, to może być wina człowieka, ale w sensie takim, że wybudował wadliwe tamy, albo na przykład osiedlał biednych ludzi, jak w Nowym Orleanie, osiedlanie biednych ludzi na terenie, który nie jest zabezpieczony, który nie jest do tego przygotowany. Jeśli mamy trzęsienie ziemi w Turcji ostatnie, typowy przykład, to jest region, gdzie dochodzi zawsze do trzęsień ziemi. Dlatego wprowadzono szczegółowe przepisy dotyczące budownictwa, normy, które nie były przestrzegane. To nie przez zmiany klimatu zginęło tyle tysięcy ludzi w Turcji, tylko przez korupcję turecką. Oczywiście, że tak. I my nie musimy szukać Katryny, Nowego Orleanu czy Turcji. Wystarczy sobie przypomnieć ogromną powódź, która zalała Wrocław wiele lat temu i obiektywne nieszczęścia i dramaty wielu, wielu ludzi, którzy wybudowali się na terenach zalewowych, dlatego że miasto na to pozwalało. I oczywiście ty masz w tym wszystkim rację. Media... Ale też my, a może dlatego, że media, dlatego, że my lubimy proste odpowiedzi na proste pytania. Lubimy jednoznaczne sytuacje, ale prawa natury, mechanizmy, które stoją za nimi, one są niezwykle skomplikowane i wielopoziomowe. Czyli jeśli chcesz być uczciwym dziennikarzem naukowym, czy uczciwym naukowcem, to odpowiedź na pytanie, jaką rolę w ekstremalnych zjawiskach pogodowych odgrywają zmiany klimatu, uczciwa odpowiedź brzmi, nie wiemy tego do końca. Jeżeli chcę być uczciwym dziennikarzem i nie tylko naukowym, ale myślę, że także w wielu innych tematach, to obawiam się, że całkiem spora część mojej publiczności nie zechce mnie słuchać, ponieważ zaczynam opowiadać o wielu wątkach, a my czekamy na proste odpowiedzi. My czekamy na... Wiesz, na ten post na Twitterze, który ma 280 znaków, czy teraz może ciut więcej, ale wciąż bardzo, bardzo mało. Więc przekaz, jeżeli ma być szybki, to jest mniej lub bardziej nieprawdziwy. I teraz ty mówisz o tych życiach, że w ciągu ostatnich 50 lat dużo mniej osób zginęło niż wcześniej w wyniku zjawisk pogodowych. To jest prawda. To jest prawda. Tyle tylko, że to nic nie mówi o tych zjawiskach pogodowych. To mówi także o tym, że dzięki obserwacjom satelitarnym potrafimy te zjawiska przewidywać i potrafimy w wielu miejscach tych ludzi chronić. I dokładnie teraz mam przed sobą artykuł z niezliczoną liczbą różnych odnośników naukowych i do konkretnych raportów, gdzie jest jasno powiedziane, że klimat i pogoda, czy nieszczęścia związane z klimatem i pogodą wzrosły w ciągu, ich częstotliwość i intensywność wzrosła w ciągu ostatnich 50 lat pięciokrotnie. Ale wczesne wykrywanie ratuje życie. I patrzę w statystyki i rzeczywiście ludzi, którzy giną, umierają w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych, ja w to nie włączam w ogóle trzęsień ziemi czy fal tsunami, ponieważ to nie jest zjawisko pogodowe. I zmiany klimatu w pierwszym ani w drugim przybliżeniu nie mają kompletnie nic z tym wspólnego. Ja mówię o zjawiskach pogodowych. Czytam te statystyki i równocześnie widzę, że liczba osób, które umierają czy giną w ich wyniku, jest coraz mniejsza, mimo tego, że ich liczba tych zjawisk jest coraz większa, tak samo jak ich intensywność. Bo to też rozróżnijmy, to czy liczba huraganów jest mniejsza czy większa, to jedno, ale huragan huraganowi nie jest równy.
I często jakby w tych detalach, w tych niuansach gubi się, czy często, inaczej powiem, często te detale i te niuanse są wykorzystywane w jedną czy w drugą stronę, żeby potwierdzić tezę, która ma być potwierdzalna. I jeżeli ty mówisz, a co ma w tym wszystkim zrobić uczciwy dziennikarz, nie mam przekonania, że to dotyczy tylko i wyłącznie dziennikarza naukowego. Myślę, że próbując opisać sytuację w Syrii, sytuację na Ukrainie, sytuację związaną z portami chińskimi, o której słyszałem w raporcie dosłownie godzinę temu, słuchałem, za każdym razem odpowiedź jest, to jest skomplikowane. I zaczyna się opowieść, której niestety wielu z nas nie ma cierpliwości, żeby słuchać. Wiesz co, to jest jedna ważna rzecz, tylko jest jeszcze inna. I jeśli pozwolisz, to rzucę ten temat. Bo to jest pytanie o to, czy naukowcy, nie tylko dziennikarze naukowi, ale naukowcy, nie zmieniają się w związku ze stanem debaty publicznej, w związku ze stanem mediów i ze stanem i ze sposobem przekazywania wiedzy, nie zmieniają się z poszukiwaczy prawdy w obrońców czy adwokatów jakichś tam spraw. Myślę, że się zmieniają. Dobrze, tylko wyjaśnię, o co mi chodzi. Jest takie przekonanie dla, nazwijmy to, progresistów, że przyznanie, że w jakiejkolwiek dziedzinie, czy to jest ochrona klimatu, czy to jest rasizm, czy to jest walka z biedą, nastąpił jakikolwiek postęp, że to jest reakcjonizm, że to jest oddanie pola ludziom, którym nie zależy na tym, żebyśmy chronili klimat albo żebyśmy walczyli z biedą. I są naukowcy, tacy jak Steven Pinker na przykład, którzy padają ofiarą tego typu myślenia. Jeśli ktoś sugeruje, że jakieś, należy przeprowadzić badania w takich kontrowersyjnych kierunkach, już nie będę wchodził w sprawie gender, w sprawach płciowych i tak dalej, ale nie wiem, prosta rzecz, źródła pandemii COVID-u. Pamiętasz o tym. Teza o tym, że wirus mógł pochodzić z laboratorium z Wuhan, była rasistowska. Dziś coraz więcej naukowców mówi o tym, że ta teza prawdopodobnie miała umocowanie w rzeczywistości. Jeżeli coś jest rasistowskie, to jest nieprawdziwe z definicji, bez względu na to, jaka jest rzeczywistość. To jest tak naprawdę pytanie, które my sobie zadajemy. Wyszliśmy od prostego pytania o to, czy zmiany klimatyczne powodują wielkie powodzie i może po prostu powinniśmy powiedzieć, nie wiemy, czy one powodują te wielkie powodzie, bo nie mamy wystarczającej liczby danych, które potrafią to potwierdzić. Tak samo jak nie mieliśmy na samym początku wystarczającej liczby danych, żeby potwierdzić, że wirus powstał w laboratorium w Wuhan, w tej chwili taka teza, co nie znaczy, że ona jest prawdziwa, ale taka teza jest warta dyskusji. Każda teza jest warta dyskusji, jeśli nie przeczy faktom. To po pierwsze, więc oczywiście, że tak. Myślę, że każdy z nas nie musi, nawet nie mówię o dziennikarzach, absolutnie każdy z nas jest w stanie, jak chwilkę się zastanowi, wskazać przynajmniej kilka takich podobnych przykładów. Ty pytasz, czy dziennikarze naukowi się dostosowują do tego sposobu dyskusji. Oczywiście, że się dostosowują, a politycy się nie dostosowują, a prawnicy się nie dostosowują. To nie jest pytanie tylko dziennikarzy naukowych, a można by, wiesz, zrobić krok dalej i powiedzieć na takim poziomie bardziej meta. Czy kiedykolwiek poszukiwanie prawdy, albo przynajmniej próba zbliżania się do prawdy była łatwa, lekka i przyjemna? I czy kiedykolwiek tej drodze, bo to nie jest akt, to jest proces, czy kiedykolwiek tej drodze, temu procesowi towarzyszyły tłumy bijące brawo? Nie sądzę. Trochę czytałem o historii rozwoju nauki. Nie jestem filozofem, więc w tej dziedzinie nie będę się wypowiadał, ale to nigdy tak nie było. Historia rozwoju nauki jest, no bym powiedział, bardzo rzadko wiąże się z laurami i bardzo rzadko wiąże się z taką powszechną akceptacją. Później, po latach, jak już ten naukowiec, ta naukowczyni, choć wybacz, nie bardzo lubię to słowo, ale rozumiem jak gdyby powód, albo rozumiem potrzebę wskazywania i na kobiety, które zajmują się nauką, i na mężczyzn. Po latach wielu, to ten staruszek, ta staruszka, odbierając dyplom noblowski, jej się bije brawo, jemu. Ale to tak nigdy nie działa. I oczywiście to, jak się komunikujemy,
i to dotyczy absolutnie wszystkich, nie tylko dziennikarzy, w tym dziennikarzy naukowych, mocno zależy od tego, jak komunikaty chcą być przyjmowane. I to jest cała sztuka, żeby w tym wszystkim gdzieś tam znaleźć, sobie nie złamać kręgosłupa moralnego i każdego innego, a równocześnie przekazać to, co się chce przekazać. Dobrze, Tomku, zawieszamy temat, chociaż wydaje mi się, że to jest tak naprawdę jedna z najbardziej istotnych rzeczy, o których możemy rozmawiać jako dziennikarze i jako też ludzie, którzy komunikują coś do innych ludzi, do słuchaczy, jako media, tak? Powiem ci jeszcze jedną rzecz i nie odbierz tego jako jakiejś takiego taniego pochlebstwa. Raport o stanie świata jest potęgą dlatego, że pozwala powiedzieć, jak świat jest skomplikowany. Nie wyjaśnić, jaki on jest, bo bardzo rzadko udaje się go wyjaśnić. Czasami udaje się go lekko opisać tak, jak go widzimy w tym momencie, ale przestrzeń, którą daje raport, czyli nie rozmowa na 3 minuty, tylko na 30, daje szansę, żeby pokazać, jak to jest skomplikowane. Fascynujące, ale fascynujące nie dlatego, że jest proste, tylko właśnie fascynujące, dlatego że jest skomplikowane. Dobrze, przez grzeczność nie zaprzeczę. Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię i stały współpracownik raportu o stanie świata, o którym tak pięknie mówił, był naszym gościem i niedługo wróci. Dziękuję ci bardzo, Tomku, za dziś. Dziękuję bardzo. To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Dziękuję Państwu bardzo za wspieranie raportu, za słuchanie naszych programów. Bez odbiorców nie ma sensownej treści. Proszę ją odbierać od nas jak chcecie, ile chcecie, kiedy chcecie. W poniedziałek raport o książkach, w środę raport na dziś, a w sobotę wraca nasz sterowiec na wzburzone mniej lub bardziej wody światowych wydarzeń. Taka metafora. Marcin Żyła, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak mówią do usłyszenia.